Cześć kochani, tu Agnieszka i dzisiaj zapraszam Was na film o trendach, które już są trochę passé, czyli o tym, co wychodzi z trendów, co wychodzi z mody, ale wiedzcie i wiecie, mam nadzieję, większość z Was, a jeżeli nie wiecie, to posłuchajcie, że to nie znaczy, że jeżeli coś jest passé, to w ogóle mamy tego nie zakładać. Prawda jest taka, że nośmy to, co nam pasuje, to, co jest dopasowane do naszej figury, do naszej sylwetki, to, w czym się dobrze czujemy, to, co nam pasuje stylowo. To są tylko porady. Jeżeli chcecie z nich skorzystać, oczywiście możecie, ale pamiętajcie, że najważniejsze jest to, jak Wy się w danej rzeczy czujecie, czy w danym trendzie. I oczywiście, tak jak poprzednim razem, bo na wiosnę też robiłam dla Was taki film, powiem Wam o paru rzeczach, które wychodzą z mody, ale ja je będę nosić, ponieważ je lubię. I do tego Was też zachęcam. Jak ktoś chce, skorzysta, jak ktoś nie chce, może obejrzeć, żeby mieć jakąś tam, wiecie, świadomość, ale niekoniecznie, tak jak mówię, trzeba się dostosowywać ślepo do tego, co jest w trendach i gonić za modą. Dobra, bo w kółko zaczynam gadać to samo, zaczynamy. Jeżeli film się będzie Wam podobał, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał i zapraszam Was na moje Insta, bo tam jestem najbardziej w sumie aktywna, żebyście mogły poznać mnie bliżej i też z trochę innych stron mogli. Okej, start. I zacznę właśnie od tego, co jest passé, a co ja bardzo lubię i co będę nosić, a mianowicie dziurawe spodnie, słuchajcie, wszelkie dziury, ale w dużych ilościach. Był taki mocny trend, rzeczywiście, że te dżinsy, zwłaszcza dżinsy, były podziurawione w wielu miejscach, nie wiem, prawie na pośladkach, na udach, na kolanach itd., itd. A teraz, jak zauważycie, w sklepach już takich spodni nie ma za dużo. Ja mam swoje ukochane boyfriendy czy girlfriendy z Zary chyba sprzed 3 lat, o ile dobrze pamiętam, które są właśnie całe podziurawione na udach, ale ja je strasznie lubię i po prostu też będę w nich chodzić, tak jak mówię, moda modą, ale to, w czym czujemy się dobrze, jest najważniejsze. Ale jeżeli właśnie nie chcecie popełnić jakiegoś modowego faux pas i jest to dla Was rzeczywiście tak ważne, no to ten trend możecie już, wiecie, do lamusa odesłać na ten moment. Druga rzecz to są wszelkiej maści swetereczki. Swetereczki takie krótkie, do pasa, zapinane na guziczki. One właściwie były modne gdzieś w latach 2000-2010, ale wciąż możemy je znaleźć w sieciówkach, tak wiecie, gdzieś upchnięte tam z boczku, ale w dalszym ciągu są. No i to była też taka stylowa, dżinsiki, tego typu sweterek, bluzeczka i heja. Natomiast teraz i to tutaj, to jest takie bam, 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 werble bije, to jest już bardzo passé, to jest już bardzo passé, to już jest takie echo, mocne echo przeszłości, właściwie słabe echo, takie gdzieś tam w oddali. Także jeżeli macie coś takiego i nie jesteście zbyt do tego przywiązane, no to możecie, myślę, śmiało wyrzucić to po prostu z szafy. Bądź oddać, wyrzucić w sensie, wiecie, w przenośni, pozbyć się, może tak. Kolejna kwestia to jest taki obuwniczy klasyk przez wiele ostatnich lat, a mianowicie czułenka nude, czyli klasyczne, powiedzmy, szpilki w cielistym kolorze. I właśnie ten trend też odchodzi do lamusa. Co jest ciekawe, mimo jego praktyczności, to rzeczywiście, jak zwrócicie uwagę, czy na pokazach, czy na ulicach, czy w sklepach i tak dalej, nie są lansowane te nudziakowe czułenka, nudziakowe szpilki i tak dalej. Teraz pojawia się tyle ciekawych propozycji obuwniczych, że możecie śmiało coś dla siebie znaleźć, pomijając ten kolor. Także to też jest już taki trochę passé trend. Kolejna sprawa to jest coś, taki detal, co pojawia się zarówno przy spódnicach, jak i przy sukienkach, czyli przedłużony tył. Wiecie, spódnica czy sukienka krótsza z przodu i przedłużona z tyłu. To też było modne bardzo jakiś czas temu i ja na przykład bardzo ten trend lubię, mimo że to jest coś takiego, co jednak nie wpływa zbyt pozytywnie na naszą sylwetkę. Skraca nogi, troszkę zniekształca i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie, no jak zauważycie, to tego trendu już nie ma za dużo i on rzeczywiście, patrząc tak na niego oczami wyobraźni, bo patrzcie, kojarzy nam się tak już bardziej z przyszłością, także to jest kolejna rzecz, z której można zrezygnować i nie będzie źle. A teraz taki szlagier, o którym krzyczą chyba wszystkie stylistki, które, że tak powiem, podążają za trendami, a mianowicie dobieranie torebki i obuwia. Myślę, że ja też w którymś momencie już na ten temat wspominałam. Mianowicie teraz już to jest bardzo passé. Jeżeli zestawiamy
torebkę z butami, identyczny kolor, bardzo podobne do siebie. Nie, teraz już tak się nie nosi. To jest po prostu passé. Teraz mamy też tyle możliwości, zarówno jeżeli chodzi o torebki, jak i tak jak powiedziałam o buty, że możemy tworzyć bardzo fajne stylizacje, tak żeby te akcesoria się dopełniały, ale nie były identyczne, nie były takie, wiecie, jak patrzycie, o, ma komplecik, torebeczkę i buty. Także oczywiście nie mówię, żeby całkowicie z tego rezygnować. Jeżeli czujecie się w ten sposób dobrze, pewnie i tak jakby boicie się, że kombinując możecie przesadzić, pójść w jakąś kiczowatą stronę, to zostańcie przy tym. Ale tak jak mówię, no to już nie jest taki trend, tak jak było swego czasu, że rzeczywiście to dopasowanie torebki i butów to był standard i jeżeli się tego nie zrobiło, to wyglądało się właśnie nie najlepiej. Teraz powiedzmy, że ten ciężar właśnie przenosi się na tą stronę różnicowania obuwia i torebek. Kolejny spódniczkowo-sukienkowy trend, który idzie do lamusa, to są tiulowe spódnice. Wszelkie tiulowe spódnice, ja ich mam też bardzo dużo i to też jest kolejna rzecz, z której ja nie zrezygnuję. Zrezygnuję tylko z tych fasonów, w których nie czuję się dobrze, a mianowicie takich bardziej bombkowych, sterczących. Tak, to dla mnie jest niefajne, niezbyt dobrze wpływa na sylwetkę, natomiast właśnie ogólnie tiulowe spódnice, no też już odchodzą powoli do lamusa. Było tego bardzo dużo wiele lat temu i na wszelkich imprezach, sylwestrach, studniówkach i tak dalej, czy na weselach, to też jest taki szlagier weselny, ale właśnie teraz odchodzimy od tych tiulowych spódnic właśnie na rzecz jakichś materiałowych, luźniejszych, dłuższych, ale właśnie bez tych dodatkowych księżniczkowych warstw. Snikery na koturnie. Snikery na koturnie. No, myślę, że większość z nas nie kojarzą się zbyt dobrze i zbyt stylowo, mimo że wyszły z wybiegów. Ale wciąż możemy znaleźć je właśnie na półkach sklepów obuwniczych, zwykle właśnie tych sklepów, które nie do końca podążają za modą. Ja nie mówię tutaj o sieciówkach, no ale możemy coś takiego znaleźć. Natomiast to też jest pieśń przyszłości. Nie dość, że jest to dla mnie osobiście taki estetyczny trochę koszmarek, połączenie właśnie stylu sportowego, ale w wersji kitschy z obcasem koturnym, ale w wersji kitschy. Także to jest też coś, z czego możecie zrezygnować w tym sezonie, czy też na jesień. Jeżeli lubicie sportowe obuwie, to spokojnie możecie postawić na to na grubszej podeszwie. Jeżeli lubicie koturny, no to też jest trochę modeli, pośród których można wybierać, niekoniecznie właśnie w tej sneakerowej wersji. I teraz coś, co ja bardzo lubię i czego mam dużo tak naprawdę, bo pewnie jest 5 par: lustrzane okulary, czyli te, które były, wiecie, Ray-Bany głównie. Był to taki obiekt pożądania z lustrzanymi szkłami, awiatorki bodajże, awiator się chyba ten model nazywa. Właśnie niebieskie, żółte, zielone, etc., etc. No i ten trend był tak mocny, że myślę, że się dosyć przejadł i właśnie jeżeli poszukacie teraz, to bardzo mało takich okularów znajdziecie. Teraz raczej jest tendencja właśnie, żeby szkła były po prostu przyciemniane, ale niekoniecznie lusterkowe. Coś jest modne, pojawia się powiedzmy na blogach, Instagramach, zaczyna się pojawiać w sieciówkach, a potem zaczyna się pojawiać na bazarkach. I wiadomo, że ludzie z różnym gustem, nie mówię tutaj, że bazarki są złe, no ale powiedzmy bardziej specyficznym gustem zaczynają, że tak powiem, ten trend wchłaniać. I po jakimś czasie dany trend właśnie kojarzy nam się przez to kiczowato i troszeczkę tak jest z tymi lustrzanymi okularami właśnie teraz, że one, że tak powiem, z wyżyn wybiegów schodząc na bazarki straciły ten swój vibe, nazwijmy to w ten sposób, podobnie jak inne rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówiłam. No i niestety, trzeba przyznać, są passé. I coś, co dla mnie zawsze było koszmarkiem, a mianowicie chokery, czyli dławiki. Z chokerów zrezygnujcie, to też jest echo przyszłości. To było modne parę lat temu. Pamiętam, jak dziewczyny nawet na YouTubach się strasznie tym zachwycały, że to jest ulubione dla nich i będą to nosić forever. Oczywiście wraz z takim głównym nurtem tego szału na chokery to zniknęło z YouTubów też i w sumie dobrze, bo to jest coś, co skraca szyję, nie wygląda za dobrze. Także chokerom mówimy papa i ja się z tego akurat cieszę. Co z trendów obuwniczych odchodzi jeszcze do lamusa? I tutaj mam jedną parę butów, myślę, że jedną, która i tak ze mną zostanie, bo bardzo ją lubię, to są Melisy. Mianowicie buty takie zabudowane, bodkowe, ale właśnie na lato, z odkrytymi palcami. To jest taki trend, który niby dodaje nam w jakiś sposób atrakcyjności, a z drugiej strony masakruje naszą sylwetkę, bo tego typu buty najczęściej cięły po prostu nogi, skracając je optycznie bardzo, bardzo, bardzo. I powiedziałam to bardzo specjalnie, ponieważ potrafię powiedzieć bardzo, ale
Tak, to też był taki dyskusyjny trend. Teraz, tak jak zobaczycie, też raczej nie pojawia się w nowych kolekcjach, więc jeżeli macie takie buty i lubicie w nich chodzić, czujecie się świetnie, ja mam, tak jak mówię, jedną taką parę, to w nich chodźcie tak naprawdę, to nie będzie tak, że wiecie, pokażą Was palcem na ulicy i wyśmieją, ale jeżeli będziecie szukały butów kolejnych, no to możecie poszukać znowu pośród modeli, które są bądź bardziej klasyczne, żeby było uniwersalnie, bądź trochę bardziej w obecnych trendach. I kończymy. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Było 10 trendów, które odchodzą do lamusa, które są passé. Ciekawa jestem, które z nich lubicie, tak jak ja niektóre z nich lubię i z których nie zrezygnujecie, nie jesteście jeszcze gotowe, bądź nie zrezygnujecie nigdy. Dawajcie znać w komentarzach i na przykład możecie mi też napisać, które z obecnych trendów uważacie za takie, które bardzo szybko staną się passé. Ja mam swoje typy. Ale może na razie nie będę zdradzać. Myślę, że poświęcę temu któryś gdzieś tam film w przyszłości jeszcze. Zobaczymy. Jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zaglądajcie na Insta, tak jak Was zapraszałam wcześniej i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!